Siema widzowie, dzisiaj odcinek z orki u Piotrusia. Jest to orka zimowa, także zapraszamy na odcinek. Dobra, mamy akumulator i kręcimy. Trzecie skibę mu dorobię i będzie do ciągnika, do John Deere'a. Kurwa, no on to do John Deere'a. No to trzy skiby tak, przecież na dlatego na dwie. No to przecież... Będzie ciężko, czuję tam na łące szczegół. Damy radę. Paramy to też, czy nie? No to na wiosnę szybciej. Aha, no to siadaj i jedziemy na drugie pole. Hoppa. Zobaczcie, będzie szedł z tym dwójką, on nie będzie czuł. O, poczekaj, włozy, nie się. Ten. Włozy są idealnie, to w człowiek. Włozy są dojebane. Włozy są, czyli kolizję będzie ściągało. Jedziemy ścieżką. O, tak średnio widać jeszcze, ale... przejedziemy, tak, to znowu włoży idzie będzie. Ten pług jest fajny, bo ma duże... dużo odkładnie i dużo, wiesz... między remieszami, między korpusami. Jest duża przestrzeń i to jest fajne. No właśnie, o to chodzi. No? Nie, to taki jest oryginalny. Tak. To taki jak w Stachu ma wielki chyba. No tak, bo to jest ten duży grudziącki. Oryginalny to jest grudziącki. Ten mały jeszcze widać tutaj. Nascinasz ma. Specjalnie miejsce nascinasz. Ja do niego kółko będę musiał przerobić, nie? Kółko chcę zrobić na no. No, nowe są. Zobaczymy, gdzie szło. Na głęboko idzie. Ładnie odkłada. Podniosę i wezmę, oczyszczę tył, żeby, wiesz, odkładało się, nie? Ścinacze muszę mu tu, wiesz, dorobić. Wiesz, zobacz, jak zardzewiany, nie? No, ale już się przestał. No, już jest lepiej. Idziemy. Na głęboko lecimy, nie ma to tamto. Głęboka orka.
Florida. Niepewnie się robi. W tym piasku sobie płynie. No, u Piotrusia żółty piach, dosłownie, na polu, sobie płynie. Ziemia leciutka. Dwie skipki. Zobacz. No, no nawet... 30 minimum. Nawet, że głęboko jest. No nie? No jest 30 minimum. Nie no tak, 25, a 30 to bym obstawiał. Dziwne. Następny dzień. Wczoraj musieliśmy skończyć, bo już ciemno było, a ja mam tylko światła do jazdy i beznadziejnie się na nich orzę, a muszę zmienić pług na ten swój stary, który jest do ugoru. No. Oleju nic nie było. Wszystko skapało. Kurwa, nowe na rękawiczki. No. O. No. Idealnie z oleju. Teraz problemu nie będzie. No i tak się pług prezentuje. Jest to unia grudziąc między tym, co orałem u siebie pod siew, a między tym, co ma Mateusz. No i tak. Czy jest większy, czy dłuższy? Nie wiem, szczerze nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że ta rama tu jest ciut dłuższa i dalsza jest odstęp od ciągnika, ale tak to się wydaje, ale nie wiem, trzeba by zmierzyć dokładnie i sprawdzić dane techniczne. Tego nie jestem w stanie opowiedzieć teraz, ale jak będzie się orało John Deere'em, to będzie idealnie trzy skiby do niego, wtedy będzie szła robota. Dołożę sobie tu ścinacze jeszcze wyżej, także wszystko będzie jak ma być, powinno. Trzy odkładnie będę zmieniał na te śrubowe. Chyba zmienię sobie na te półśrubowe, jak tylko będą dostępne gdzieś. A na pewno są, także lemiesze tu są fajne, dwa nowe. No i co? Przyjdzie Piotruś i palimy sprzęta i jedziemy. Wjadę na bok i kółko podniesiesz. Czekaj, cofnę.
Dobra, dawaj. Ta, kręć, panie. W drugą stronę. Kręć, kręć, kręć. No jak, do końca. Dobra. Starczy, starczy, zostaw. Bo to jest to zorane. Kup trzeba skręcić. Co? Dokładnie.